witamy, witamy Państwa serdecznie wciąż i wciąż. No dzisiaj to już kolejny dzień, dzisiaj to już czwartek, jutro piątek, Wochenende, Wochenende. Bardzo lubię Wochenende, bardzo lubię to Wochenende. Mamy tutaj most, proszę Państwa, Poniatowskiego, Warszawa, Solec. No ale będziemy zbliżali się do uniwersytetu, to znaczy nie, może inaczej, do biblioteki uniwersytetu. Jak sytuacja pozwoli, bo przecież nie będziemy mówili, jak Jahwe pozwoli, jak przyjedzie 118, jak przyjedzie 127, dojedziemy do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wasz papież był, aby, bo tam mają bardzo szybkie komputery, wrzucić nasze nowości wydawnicze, proszę Państwa, naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, telewizji Wiesiolandia, proszę Państwa, gdzie ludzie bardzo słuchają, widzę, bardzo oglądają tę naszą telewizję Wiesiolandia, no i komentarze swoje nasze zamieścić, że widzicie Państwo. Polskie szkolnictwo, a szczególnie szkoły wyższe, spadły na psy, są na bardzo niskim poziomie. Tutaj jeszcze raz widać, jak się liczy na pieniądze, że bazar, że mydło, że powidło, że chcą tylko te szkoły zarobić pieniądze, a one nikogo nie uczą i na żaden wyższy poziom nie są w stanie windykować, proszę Państwa. No absolwentów, absolwentów. Bardzo niski poziom kultury, Państwo słyszą Ryszardę Blok, prawda? Jak ona przeklina, jak ona ludzi nie to, że obraża, ale czyni no, ludźmi 56 kategorii, że są żebrakami, że ze spelunków, że za darmo, że na przykład wino, że stoi, to wypije po kimś wino, bo stoi na barku i ma wtedy za darmo. I tutaj Ryszarda Blok, jak Państwo widzą z tej dyskusji, wynika, upaja się tym, że ona to powie, że stoi wino i Michał weźmie, to wino wypije i wtedy ma za darmo. I wtedy on się tym upaja. Także widzicie Państwo, no Rysia jest naszą aktorką, proszę Państwa, prowincjonalną ze Świdra. No ale to jest i tak Mazowsze, i tak to jest Mazowsze Warszawy. Ale teraz tak, no epizodów. I w tych epizodach, co już doszedł ten nasz muzykolog Krupiński. Rysia mówi w filmie tak. Och, jak ja lubię napady, och, jak ja lubię napady. Może bym się najadła czekolady. Tutaj jakieś typy podsłuchują, to jakieś typy coś chciałyby zagrać, może w filmie, może zaraz nakręcimy. Patrz, wróciły się, coś znalazły 100 zł, a myślałby kto Benedykta. Proszę Państwa, czyli że te wszystkie nasze przybyłowiczowe, te nasze wszystkie blogi, te nasze wszystkie pseudo docent, doktor habilitowany i z tą Boską włącznie, to byśmy przepędziły nad Wisłę. No, bo tak, lubią się tytułować, tak jak to Jezus powiedział, pamiętajcie, abyście nikogo na ziemi nie nazywali ojcem swoim, bo tylko jeden jest wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. No więc mówię to do Rysi tutaj, w tych audycjach naszego radia, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Extra, że nawet papież jest w internecie pokazany z gołębicą nad głową i komentarz taki jest, że aż dziwne, że nikt z tych kształconych ludzi nie zauważył przez takie średniowieczne poddaństwo, niewolnictwo średniowieczne jeszcze swe, bo tak tego papieża oni muszą czcić, że go wywindykowali jeszcze ponad Boga. Świętszy od Boga, świętszy od samego siebie. Z czego to wynika? Z ciemnoty. Także widzicie Państwo, szkoła wyższa tu nic nie daje. Ciemnota, ślepota, głupota wtórna jakaś, 56 XXI wieku. Skoro naród taki ciemny jest, że ludzie tak się nienawidzą, tak się nie lubią, tak się nie mogą ścierpieć. Chociażby Rysia coś komuś za złotówkę kupiła, czyli że postawiła, to jeszcze musiałaby napisać 50 wierszy,
żeby daną osobę wyzwać, żeby ją jakby, ja wiem, może poniżyć, że ona jest taką wielką bogaczką, bo za złotówkę coś komuś kupiła. No to są takie typy, tacy ludzie, taki sposób jest to rozumowania, taki sposób jest to myślenia. Zdaje się, że coś tam się zbiera. Także widzicie Państwo. W Żebracznicy Wielkiej, gdy tutaj jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, ja myślę, że nie tylko jakiś tam dziad ze zmarszczkami by nienawidził te Rumunki, byłyby przez niego znienawidzone, ale one same siebie nienawidzą. No bo wiecie Państwo, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, gdzie do stołu za dużo idzie, to oni by, gdy się powybijają, powykruszają, powyniszczają, to wtedy mają lepiej, bo więcej na łebka jest wtedy, więcej na łebka, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I proszę, proszę Państwa, z nami w kontakcie być, oglądać telewizja Wiesiolandia. Mamy tutaj skandalistyczne wiadomości, no skandalistyczne treści są to, bo wiecie Państwo. Jeżeli na przykład Bogdan Falicki mówi mi, że ten Wiesio Przybyłowicz raz mu taki skandal jakiś zrobił przy wszystkich ludziach, no po prostu coś tam może go wyprosił, no bo on tam na zaciszu jak u tej dziadówki rządzi, no to on czasem chce, żeby ludzie wszyscy kupili bilety, bo on wtedy zarabia, a może on nie kupił biletu, może chciał, jak to Rysia mówi, na krzywy ryj, Rysia blog, nasza mówi, proszę Państwa, w sposób ordynarny, także to co Państwo słyszą też. Czasem bardzo miła jest Ryszarda Blok, Czubakówna. Czasem jest bezczelna. No to po prostu taka jest Warszawa. Tutaj nie ma, wiecie Państwo, kultury. Tutaj ludzie nie mają obycia, bo najważniejsze to, żeby człowiek mieszkał. Miał gdzie mieszkać, miał co zjeść, ogrzać się. I ze względu na to ludzie są agresywni, że jeżeli ktoś komuś czymś przeszkadza, no słyszeliście Państwo, co Rysia mówi, żeby te Przybyłowiczówne wygonić nad Wisłę. No, dlatego, że on robi skandale i nie tylko Bogdanowi Falickiemu, ale jeszcze i tu, by mi chciał zrobić te skandale, to po co go trzymać? W sumie to Rysia ma rację. Także Państwo zobaczą, jakie to jest ciężkie prawo. Niestety. Mieszkaniowe, bezwzględne i nawet dzisiaj ten elektryk przyszedł, mówi, że no nie ma co się tutaj patyczkować, bo ja mówię, że co, 10 minut i licznik wymienisz, a on mówi tak, no nie mam się co tutaj patyczkować. Chciałam mu kawę, ale on nie chciał kawę wypić, bo był bardzo skromny, no może i bardzo dobrze, bo urzędniczka jak przyjdzie, czy jakaś opiekunka z zakładu socjalnego, no to wiecie Państwo, to ona nie może pić kawy, nie może, bo to wtedy plotkarstwo doniesie do urzędu i ją mogą z pracy zwolnić. A teraz wiecie Państwo, gdzie Żebraków 6, tam nie ma co jeść. No i dlatego mają te dziady zmarszczki, bo są nienawistni względem samych choćby siebie. Przeklinają wciąż. Kurwa, 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 kurwa. Także tutaj wiecie Państwo, są te moherowe żebraczki. W tym autobusie też żebraczka żre na ulicy. I są kłótliwe, Państwo zobaczą, tu w tym autobusie, jak 118 jechałam, są strasznie żebraczki moherowe, kłótliwe. Proszę, no nie ma ani jednej osoby prawosławnej. Warszawa jest moherowa. Nie ma ani jednej osoby z cerkwi, ani jednej osoby prawosławnej. Także nerwowa jest ta Warszawa, jak Państwo widzą, słyszą, może nawet i czują. Tak, a może tu zajrzy, a może tam podejrzy podglądy, nie, bo to wszystko jest ciekawe, ale do Biblii to jakoś tak nikt nigdy nie zajrzy, do Pisma Świętego, bo po co komu Pismo Święte, po co komu Biblia, skoro jest to Słowo Boże, skoro jest to list od samego Boga pochodzący, po co? Skoro już nie jedna osoba Pana Boga złapała za nogi, a diabła za ogon, a ważniejsza od papieża, a tym bardziej od Pana Boga, no bo Jezusa zabili, w cerkwi nie byli, także, no bo jak nie ma prawosławnych, także widzicie Państwo, jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą, tu jest też Powiśle, Wisła, tam jest, proszę Państwa, za tymi domami, Centrum Nauki Kopernik, już takie, aby w tych barkach wyciągnąć od ludzi pieniądze. Każda moherowa, Państwo zobaczą, kopcie papierosy. Także oni muszą tak
uczyć się, aby zarobić sobie na papierosy potem. No bo wiecie Państwo, to jest standard, mieć papierosy, ale jak ile osób choruje, zapada na raka, to muszą jeszcze obejrzeć się 1000 razy za samochodem, który też benzynę strasznie straszną ma, najniższej jakości, zatruwa, zanieczyszcza i ich, i tych. I tych, i tamtych. Tutaj w tym domu szary, tak jak zobaczy, jak on się nam pięknie w kamerze radia, to Café Mebro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra mieści Szarytek. Tu papież był w roku 1999, no już nie jest, nie żyje. Nie ma ludzi prawosławnych. Nie ma tu mormonów, bo tu nie jest USA, tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Nie ma prawosławnych, nie ma świadków Jehowy, nie ma ewangelików. Ewangelia jest w śmietniku. Jeszcze raz, tam nawet Państwo macie, jak jest napisane, Wiślana, i ta babka stoi w szarości, czarności swej, białym szaliku. Jest tam napis, opis, jak to było, że ten papież tu się znalazł w Polsce, że on otwierował. Tutaj też idzie o Macherowa i kopci papieros, jeden za drugim. Także standardem jest dla takiej Macherowej, warszawianki, Polki, matki Polki, kult kobiety, kult Matki Boskiej, kult papieża, kult, no nawet Jezusa Chrystusa uczynili Bogiem, ale go zabili. Jedni to, drudzy to, to wiecie Państwo. Wszystko trwa 2000 lat, to dużo już ci żebracy, no, już dużo pozmieniali, dużo przejęli, usprawnili, wiecie Państwo, jeśli chodzi o nauki. Najlepiej nie należeć do żadnej takiej religii złej, do żadnej takiej wiary złej, bo będziesz należeć i tak, do Babilonu Wielkiego. Babilon Wielki to są złe religie, Babilon Wielki to są wszystkie złe religie, wcale nie jakaś tam katolicka, bo ktoś taki niewtajemniczony, nie zorientowawszy się, gdy nie wie, proszę Państwa, no to mówi, że Świadkowie Jehowy nienawidzą katolików i mówią, że to jest Kościół katolicki, Babilon Wielki. Nieprawda, Świadkowie Jehowy wcale tak nie mówią i to trzeba było najpierw z nimi porozmawiać, a nie gadać na odległość za plecami Jezusa, którego zabili, doprowadzając go do śmierci krzyżowej. Także ulica Dobra w Warszawie, gdzie, tak jak mówimy, nie ma tu prawosławnych, bo tu nie ma cerkwi i cerkiew. Cerkiewny świat tu nie jest. No, nie ma. I mohery mówią co? O żebraków ich jest 100 razy 100, razy 100, razy 100. Także zapraszamy tutaj do tych ogrodów, które są nad Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, abyście mogli Państwo zrozumieć filozofię ogrodów wiszących w starożytnym Babilonie, Semiramidy. Oczywiście ani tych ogrodów wiszących w starożytnym Babilonie nie ma, ani starożytnego Babilonu nie ma, bo tam jest tylko kartka. Tu było miasto Babilon, miasto państwa. To co Biblia mówi, że Babilon miał być nigdy już nieodbudowany, jest prawdą, spełniło się. Ale to trzeba było słuchać bardziej Słowa Bożego niż cyganki. No ale katoliczka taka, standardem jej jest kopcić, palić papierosy, jeden za drugim stać, a tam stoją przy wejściu, przed supermarketami też stoją, to jest... Wiecie Państwo, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. No to tak, jeden papieros za drugim, a matka da. Matka ze wsi jabłka zbiera, no to przecież musi dać papieros. Także już, proszę Państwa, będzie robiła się zima, także tych grzybków takich trujących już za 2 tygodnie to nie będzie.